Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z piątym i ostatnim odcinkiem wakacyjnie. Dzisiaj jesteśmy w Meksyku, w Tulum. Jest to już ostatni odcinek wakacyjnie z racji, że w tym roku troszkę mi nie wyszła ta seria. Byłam na kolonii, tam nagrałam jeden odcinek. Potem między kolonią a kolejnym wyjazdem miałam nagrać następny odcinek, ale po prostu dużo rzeczy się działo. Dlatego nie zdążyłam po prostu nagrać kolejnego odcinka, a po tygodniu, praktycznie po tygodniu już wyjechałam na kolejne wakacje. W Miami niestety nic nie nagrałam, no i nagrywam teraz. I stwierdziłam, że żeby tych odcinków było mniej więcej równo, wstawię ich 5. Czyli jest to ostatni odcinek wakacyjny, jaki nagram w tym roku. No niestety mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeżeli w przyszłym roku dalej będę kontynuować tą serię, to jeżeli w przyszłym roku mi się uda, to chciałabym więcej tych odcinków zrobić. Co prawda mówię tak co roku, że tych odcinków ma być więcej i więcej, no ale z roku na rok mi coraz gorzej to wychodzi. No, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się więcej, tak jak mówiłam, jeżeli dalej będę prowadzić tę serię. Ale teraz już bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy piąty odcinek wakacyjnie. Wakacyjne pytania. Pierwsze pytanie od Aeroger. Ulubiona bajka z dzieciństwa. Ogólnie, jeśli chodzi o ulubioną bajkę z dzieciństwa, to jak byłam mała, uwielbiałam wszystkie księżniczki i wszystkie Barbie, więc wydaje mi się, że to są takie ulubione bajki. Najbardziej szalona rzecz, którą kiedyś zrobiłaś. Wydaje mi się, że najbardziej szaloną rzeczą, którą zrobiłam, to jest... był to skok ze spadochronem. Ulubiony słodycz. Ogólnie ja najbardziej lubię połączenie słonego i słodkiego, dlatego mam takie dwa ulubione słodycze. I wydaje mi się, że jest to Reese's, czyli taka babeczka czekoladowa, w której w środku jest masło orzechowe. A drugie to są takie słone precelki polane czekoladą. Także to wydaje mi się, że to są dwa moje ulubione słodycze. Gdzie następnym razem pojedziesz na IF? Ogólnie nie mam w sumie jeszcze planów na IF. Chciałabym też do Stanów Zjednoczonych, może do San Diego, ale to na razie są tylko takie, wiecie, plany. Popcorn słony czy karmelowy? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o popcorn słony czy karmelowy, to wolałabym karmelowy, ale jak jest możliwość, wiecie, zmieszania albo coś w tym stylu, to zawsze biorę mieszankę. Myślałaś kiedyś o zostaniu wege? W sumie tak na poważnie raczej nigdy nie myślałam. Także tak, na razie o tym jeszcze nie myślałam. No i to wszystkie pytania od Aeroger. Pozdrawiam Cię. Drugie pytanie od Ani Brudzińskiej. Ulubiony kolor? To ja ogólnie mam kilka ulubionych kolorów. Jest to różowy, biały, czarny i niebieski. Ulubione zdrowe jedzenie? Ogólnie wydaje mi się, że nie mam takiego jednego ulubionego zdrowego jedzenia, ale na przykład lubię bardzo dużo owoców, lubię dużo warzyw, także no. Ulubiony fast food? To wydaje mi się, że ulubionym fast foodem jest pizza. Ulubiony napój? Ulubionym napojem jest... Ogólnie lubię dużo soków, także wydaje mi się, że takim moim ulubionym to jest sok pomarańczowy i sok mango. Lubię też herbaty, lubię też iced tea, takie, wiecie, herbaty na zimno, także tak. Ulubiony napój ze Starbucksa. Najbardziej chyba ze Starbucksa lubię taką kawę mrożoną frappuccino, karmelowe. I oprócz tego jeszcze taką iced guava lemonade, coś tam, tea, coś takiego. No, jest to bardzo dobre, jest to nowość w Starbucksie, wyszło to chyba w wakacje. No, ale bardzo, bardzo to lubię. Ulubiona sieciówka? Jeśli chodzi o takie polskie, dostępne w Polsce sieciówki, takie stacjonarne, to wydaje mi się, że jest to H&M, Bershka, Sinsay i może Pull&Bear, bo ostatnio tam wyszłam i w sumie spodobały mi się ubrania, także tak. No, a jeśli chodzi o takie, które są na przykład dostępne w Stanach, które kupuję, jak jestem, wiecie, gdzieś za granicą, no to lubię Hollistera i Abercrombie. Ulubiony cel podróży? Wydaje mi się, że ulubionym celem podróży to zawsze jest odpoczynek. Chyba że jedziemy na takie, wiecie, jakieś bardziej turystyczne podróże, no to wtedy oczywiście zwiedzanie.
ale wydaje mi się, że cel podróży to najczęściej jest wypoczynek, ale na przykład jak jedę na IF, no to jest nauka, to zależy od tego, gdzie jadę i właśnie w jakim celu. Ulubiony film, to ogólnie nie mam jednego ulubionego filmu, ale na przykład uwielbiałam całego Harry'ego Pottera, mam też dużo ulubionych seriali, także o, następne pytanie to jest ulubiony serial, no także nie mam jednego, chociaż może jest to Dom z papieru, ale no mam ogólnie strasznie, strasznie dużo tych, więc to się cały czas zmienia, to zależy od tego, co ostatnio oglądałam, albo wiecie, na co mam ochotę, także to jest naprawdę różnie. Jaką masz tapetę na ekranie blokady i ekranie głównym? Pozdrawiam, ja również Cię pozdrawiam. A jeśli chodzi o tapetę, to ogólnie u mnie tapety strasznie często się zmieniają, ale aktualnie mam na moim telefonie taką tapetę z Julką, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I to jest ekran blokady. No a na ekranie głównym mam takie zdjęcie... O kurde, chyba nie złapię ostrości. O, takie zdjęcie z Martyną. No, także mam takie dwa śliczne zdjęcia. No, bardzo dobrze mi się kojarzą te zdjęcia, dlatego właśnie je ustawiłam, ale ogólnie często mi się zmieniają tapety, także tak. Trzecie i ostatnie pytanie od Marty Wojtach. Ulubione orientalne danie. Ogólnie w sumie, jak tak nie patrzę, to mam dużo takich ulubionych orientalnych dań, ale lubię m.in. sushi i pad thaia. Najbardziej inspirująca podróż. Wydaje mi się, że najbardziej inspirującą podróżą była cała objazdówka po Stanach Zjednoczonych kilka lat temu. Jakiego języka chciałabyś się dobrze nauczyć oprócz angielskiego? Wydaje mi się, że jest to język hiszpański. Nie wiem, jakoś bardzo mi się podoba, wydaje mi się też łatwy i wchodzący w ucho, dlatego chciałabym się go nauczyć. Ulubiony wykonawca? Wydaje mi się, że moim ulubionym wykonawcą jest Justin Bieber, ale na przykład lubię też bardzo, bardzo piosenki Justina Timberlake'a, ale jest też kilka polskich, które lubię, także to jest takie mieszane. Najlepsza wakacyjna pamiątka? Ja osobiście zbieram magnesy, dlatego według mnie najlepszą wakacyjną pamiątką są magnesy i może też braloczki. Motto życiowe? Moje motto życiowe to... Koko Jumbo, idź do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wiecie, skąd to był urywek. Pozdrawionka i udanych wakacji. Ja również Cię pozdrawiam i życzę Ci udanej tej końcówki wakacji. Wakacyjny ulubieniec. Jeśli chodzi o wakacyjnego ulubieńca, to jest to taka wodoodporna obudowa na tą moją kamerę, którą sobie ostatnio właśnie kupiłam. Mega mi się ona przydała w wakacje, mogłam ponagrywać dla Was fajne ujęcia do vloga właśnie z Meksyku. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, bo nagrałam tutaj m.in. cenoty i jakiś fajny basen i w ogóle. Także myślę, że Wam się spodoba. Także wakacyjnym ulubieńcem jest wodoodporna obudowa. Budowa do aparatu bądź telefonu. Wakacyjne zdjęcie. Jeśli chodzi o wakacyjne zdjęcie, jest to to zdjęcie. Jest to zdjęcie zrobione w Miami, właśnie jak byłam na IF przez 3 tygodnie. Tam są mega popularne takie właśnie budki ratowników. Wygląda to mega, mega fajnie, także zrobiłam sobie przy niej zdjęcie. I wstawiłam je również na Instagrama, także mogliście je tam zobaczyć. A tak swoją drogą, jeżeli nie macie mnie na Instagramie, to wejdźcie tutaj, tutaj jest podana moja nazwa. Myślę, że Wam się zdjęcia spodobają, jest teraz tam fajny wakacyjny klimat, także zapraszam. Wakacyjne jedzonko. Wakacyjnym jedzonkiem są nachosy razem z guacamole, czyli takim rozgniecionym awokado. Można też tam dodać pomidory, cebulę, skroplić limonkę bądź cytrynę i to jest naprawdę pyszne, także polecam, jeżeli nie znacie tego, to spróbujcie. Wakacyjna piosenka. Wakacyjną piosenką jest piosenka Nadchodzi lato Bedoesa i Lanka. Jeżeli nie znacie tej piosenki, to sobie ją sprawdźcie w internecie, na pewno jest na YouTubie, na Spotify'u i w ogóle wszędzie. Jest to bardzo fajna piosenka, niestety nie mogę Wam jej tutaj puścić, bo YouTube niestety blokuje prawa autorskie i w ogóle, ale sprawdźcie ją sobie, bo jest naprawdę fajna, mega mi się kojarzy z tymi wakacjami, bo słuchałam ją na obozie, na IF-ie i teraz ją słucham też w Meksyku. Lubię ogólnie tą piosenkę, mega mi się kojarzy z wakacjami, także przesłuchajcie sobie jej, no, także polecam. Wakacyjna stylizacja. W tym odcinku nie przygotowałam dla Was jakiejś większej stylówki, ale wakacyjnym właśnie takim ubraniem wydaje mi się, że mogą być stroje kąpielowe, no bo wiecie, jest to jednak nieodłączny fragment wakacji, jeżeli kąpicie się w basenach bądź pływacie w morzu. Moimi ulubieńcami są chyba stroje z H&M-u, są mega wygodne, ładnie leżą, także polecam, jeżeli jeszcze nie mieliście, to sobie sprawdźcie, bo są naprawdę fajne. Teraz też H&M ma w tym roku bardzo dużo
strojów do wyboru, także sprawdźcie sobie. No i ogólnie to nie jest żadna reklama, chociaż mogłaby być, także wiecie. No ale nie jest, także polecam wam tak z serduszka. Wakacyjny dowcip. Jak się nazywa latający kot? Kotlecik. Padum. Tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie komentarz. No i to już ostatni odcinek z serii wakacyjnej w 2019 roku. Mam nadzieję, że i w tym roku wam się ona spodobała. Jeżeli chcecie tę serię również w przyszłym roku, to napiszcie w komentarzu, to może ją dla was ponownie zrobię. No, także co, dziękuję wszystkim za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego i cześć!